Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 6 odcinku Kołczątku, czyli materiał, który nagrywam dla początkujących coachy, takich jak ja, oraz wszystkich tych, którzy by chcieli dowiedzieć się, na czym polega proces coachingowy lub po prostu chcieliby poprawić skuteczność swojej komunikacji. Ostatnio mówiłam o pytaniach otwartych, a dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą tych pytań możemy poszerzyć perspektywę naszego rozmówcy. Jeżeli ktoś z Was pamięta pierwszy odcinek i scenę ze świnką, to dzisiaj pokażę, w jaki sposób przeprowadzić rozmówcę przez różne punkty widzenia. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli tego chce i ma na to czas. Zapraszam. Jeśli chcemy umożliwić naszemu rozmówcy obejrzenie sytuacji z różnych punktów widzenia, możemy zacząć od przeszłości i zadać mu takie pytanie. Jak do tego doszło? Co sprawiło, że znalazłeś się w tym miejscu? Jakie widzisz przyczyny tej sytuacji? Następnie można przejść do przyszłości, pytając, jakiego rezultatu teraz oczekujesz? Jak myślisz, do czego ta sytuacja, to zdarzenie prowadzą? Kolejnym punktem widzenia mogą być powtarzające się sposoby działania, czyli schematy, które warto jest, szczególnie w przypadku procesu coachingowego, zauważyć i nazwać. Oczywiście zawsze warto zapytać o emocje i uczucia, czyli najprościej, jak się z tym czujesz, jakie emocje ta sytuacja w Tobie wywołuje, co się z Tobą teraz dzieje. Przy różnych punktach widzenia warto jest wziąć pod uwagę też perspektywę innych ludzi i zapytać, jak tą sytuację widzi Twoja żona, Twój mąż, dziecko, szef, koledzy. Nie zapominajmy też o konkretach, które urealniają cały kontekst. Czyli pytania typu, co dokładnie powiedziałaś, co dokładnie zrobiłeś, podaj przykład, co się wydarzyło. Ale oprócz konkretu dla wielu osób bardzo pomocne będzie przyjrzenie się sytuacji pod kątem swoich wartości i zasad. Pytamy, jakie zasady etyczne, duchowe, biznesowe mają zastosowanie w tej sytuacji lub jak wyglądałoby w tej sytuacji postępowanie zgodne z Twoimi wartościami, zasadami, przekonaniami. No i na koniec, najprostsze pytania czasami są najtrudniejsze, ale warto je zadać, bo to często są kluczowe pytania. Czyli takie pytania jak, o co tak naprawdę tutaj chodzi lub co powoduje, że to jest dla Ciebie takie ważne. Pytania i pomysły na rozmowę, które Wam dzisiaj pokazałam, to oczywiście propozycje. Możecie to w dowolny sposób modyfikować w zależności od okoliczności, sytuacji, od osoby, z którą rozmawiacie. No bo inaczej będzie, jeżeli to będzie przyjaciółka, inaczej jeżeli to będzie szef, inaczej jeżeli to będzie Wasz pracownik, a inaczej jeżeli to będzie stricte proces coachingowy. Ale kluczem jest to, aby jak najbardziej poszerzyć perspektywę Waszego rozmówcy, żeby obraz sytuacji był jak najpełniejszy. To jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy Wasz rozmówca na czymś utknął i cały czas poszukuje rozwiązania w jednym miejscu i im bardziej go tam szuka, tym bardziej go tam nie znajduje. I wtedy właśnie oderwanie się z tego miejsca, z tego dołka, które się próbuje pogłębić i kopać w inne miejsce, i w inne miejsce, i w kolejne miejsce, i jeszcze inny punkt widzenia, to powoduje, że często rozwiązanie znajduje się po prostu samo. To wszystko na dzisiaj. Jak zwykle zachęcam Was do tego, żebyście dzielili się swoimi spostrzeżeniami, swoimi refleksjami, swoimi doświadczeniami z tym związanymi. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!